To jest taka masa z wczoraj. Dość rzadka. Na bazie. Na dwie pizze. Znaczy, może być to też na więcej. Może być to nawet na kilo mąki. Jest tutaj 200 gram mąki włoskiej. 200 gram wody. 5 gram drożdży. Świeżych 5 gram miodu, koniec. I to sobie musi stać od 16 do 28 godzin. No i zrobi się z tego taka galareta. I to dodajesz do ciasta. Nawet 2 kilo byś z tego zrobił. Albo zrobiła. Ok. Galareta musi sobie stać najpierw godzinkę po zbełtaniu łyżką. Musi sobie stać godzinkę w ciepłym, no normalnym, 20 stopni, bo potem na całą pozostałą część czasu lodówka. Jak już wymiecie to z lodówki, od razu można ładować odmierzoną ilość mąki. Można dodać byle mąki, żeby było taniej. Może jakiejś starej bym nie polecał, czy orkiszowej. Ale najlepiej jak ma dużo białka. Jest drobno zmielona. Zatem, ponieważ jest to przepis na dwie pizze, a tu jest 200 gram mąki, 200 gram wody, to dodaję do tego jeszcze 160 gram. Co tu jest? A, bo łyżka. Czyli widać 160 gram mąki. Jeszcze z 40 gram wody do tego doleję. I zacznę wyrabiać. Można wyrabiać ręcznie, można wyrabiać mikserem do wyrabiania. Ale takim no półprofesjonalnym przynajmniej, no bo tak zwykły robot mały nie wyrobi. Dobra. Zatem dodaję wodę. Wodę też odmierzę mniejszym jakimś pojemnikiem, żeby było. Czyli tak, będzie 260 gram wody. Przepraszam, co ja mówię. Tak, 260 gram. Nie. 200 gram wody. 240 gram wody do 360 gram mąki. Żeby po podzieleniu te 240 podzielić przez 360 daje nam jakieś 0,67. No to taka standardowe nawodnienie ciasta do pizzy. Można robić na bardziej mokrym cieście, ale można też robić na takim i będzie bardzo dobre. Najpierw to zmieszam. Normalnie tam po trochu dodaję i sobie to pomieszam. Na razie w tym, żeby się to zmieszało z tą całą breją. Żeby mi się nie wylało na dechę. Ciasto będzie dość ekstremalnie lepiące. Ale są na to sposoby. Bardzo proste. Wystarczy trochę po ugnieceniu wystarczy je zostawić na 15 minut, zrobić kulkę i znowu na 15 minut. No i można to zostawić tak na parę godzin już w lodówce. Te pierwsze 15 minut i drugie 15 minut, no powiedzmy na ciepłym, czyli temperatura pokojowa pod przykryciem, żeby sobie to chwilę się zbudowało. Dobra. Wywalę to gdzieś. Mieszam, 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 aż mi się to wszystko zmiesza. Dobra. Mieszanie jest nudne, zatem wymieszałem. Na razie jest taka breja. Są pewne żelazne zasady przy robieniu pizzy. Jedna żelazna zasada to jest właśnie
nawodnienie przynajmniej 67%, czyli stosunek wody do mąki. Z normalnym ciastem to trudno wychodzi, ale da radę zrobić, chociaż jest wnerwiająca, bo pizza się tak nie trzyma, ale zrobię to jeszcze na zwykłym kiedyś. Dobra. Teraz trzeba to ugnieść i zajmie to jakieś 15 minut, więc wszystkiego nie pokażę. No i do drugiej, do pierwszej zasady, 67% wody, trzeba dodać drugą zasadę. Nawet w piekarniku zwykłym, typu jakaś amika ze śmietnika, proszę bardzo, musi być kamień. Może być to płyta chodnikowa, nie ma problemu, będzie to najtaniej 15 zł. Mogą być to normalnie cegły, możesz cegły wkitrać. Ja mam płytę chodnikową, nawet pękniętą, ale to nie szkodzi. Już trochę zużyta. To są dwie żelazne zasady. Potem są jeszcze jakieś inne zasady. No, zależy, im więcej tych zasad wdrożysz, tym bardziej jesteś zadowolony. Albo zadowolony. No okej, wywaliłem prawie wszystkie fluki. Trzecia żelazna zasada. Zawsze ci się przyda szpachelka. Może być szpachelka budowlana z jakiegoś sklepu budowlanego. Lepiej szersza, kupię sobie szerszą. Albo ta, ona bardzo mi się przydaje do zagniatania ciasta. Zaraz pokażę jak, ale wydłubię resztę fluków. Co ciekawe, można do ciasta dodawać też oliwę. Można dodawać też olej. Jak jesteś chciwym chujem albo pizdą, no to dodasz, tak jak ja, dodasz kujawskiego. Jak jesteś wielkim cwaniakiem lub cwaniaczką, to sobie dolej oliwy z oliwek, ale pokażę kiedy i jak. Niektórzy dodają już do ciasta, ale można to olać. To trochę ułatwia pieczenie. Szczególnie jak się ma piekarnik zwykły, czy typu amika ze śmietnika, bo rany wszystko chyba wywaliłem, prawie wszystko. Szkoda każdego grama, panie, bo to jestem chciwym chujem, no i trzeba ratować każdy gram. Dobra. Teraz tak, ugniatam. Pokażę wam, jak to się ugniata mniej więcej. Lepi się jak nieszczęście. Dlatego ja lepię tylko nasadą dłoni, żeby nie woziło mi ciasto w palce, bo brzydzę się tym. Można rękę zamoczyć w wodzie. No i idealną pomagierem jest właśnie tacka, do której się to, znaczy packa, do której się to jakoś specjalnie nie lepi. I ugniatam, żeby rozgnieść te wszystkie grudki. Ta packa pomaga, żeby zakładać ciasto i lepić dalej. Dobra, teraz będzie do 20 po. No i będę to sobie ugniatał, zobaczycie zaraz efekt. Dobra. No i teraz masz, po 15 minutach ugniatania glut wygląda tak. Nie ma jakiejś większej różnicy moim zdaniem, ale podobno jest. No wszystko się tam jakoś pomieszało. Żeby ten glut się nie lepił do rąk, najlepszym sposobem, zamiast dodawać mąki na łapy i na wszędzie, bo jest to o tyle niebezpieczne, że się za dużo dodasz i zmienią się proporcje mąki do wody. No po co to? Nie o to walczyliśmy. Innym sposobem jest trzymanie mokrych rąk cały czas i szybkie obrabianie ciasta. Nie będę tego pokazywał, to bez sensu. A jeszcze ciekawszym sposobem jest dodanie oleju albo oliwy na łapy.
Troszeczkę za dużo dodałem, ale jeszcze dam na szpatułkę, bo ona też lubi się nie przykleić. I teraz robię kulkę. Widzisz, glut jak cholera się lepi, ale nie do rąk. I robię z niego taką ładną kulkę. Zagniatam to do środka. Tutaj, pyk. Zakładam i zamykam. Zakładam, zamykam, zakładam, zamykam, zakładam, zamykam, zakładam. I robi się takie rozciągnięte ciasto. Bardzo fajnie. Gluten pracuje. Już się trochę zaczyna lepić. Dodam oliwy, bo to nie zaszkodzi. A nawet w piekarniku z niską temperaturą pomoże. Będzie się lepiej piekło. I zagniatam, 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 zagniatam. Robię kulkę. Dodam jeszcze to. Jak widać, fajnie odlepia się. Ale znowu ciasto wchłonęło tę oliwę. Zalepiam. Jeszcze raz to zrobię. Potem można będzie to jeszcze inaczej odkleić. Ale na razie jest to, uwaga, jest to kula na dwie pizze. Trzeba potem będzie podzielić. Pamiętaj o tym. Zresztą ci to pokażę. Tak. Piękna. Dobra, ta kula się lubi lepić. Jeszcze dodam. No, wchłania dość szybko. Warto to zintegrować. Szkoda. Szkoda mąki. Jesteśmy chciwymi chujami, dlatego warto to integrować. Jeszcze to zintegruję, żeby nie było tego marnowania, tak? W normalnych warunkach można to zrobić szybciej, ja się trochę bawię. Dobra. Dobra. To jest wstępna kula. Zostawiam ją do odpoczynku na 15 minut. O, niech tak sobie leży. Przykryję ją. Cokolwiek bym tam miał. Może ją nawet odepchnę. No dobra, ten też może być. Dobra. Dobra, odpoczywa 15 minut. Dobra, lecimy dalej z koksem. Teraz tak, ciasto 15 minut sobie poleżało w tej niby kuli.
Jest takie trochę lejące, nie? Dobra. Przygotowuję dwa pojemniki na kulki ciastowe. Bo teraz chcę zrobić kulki, czyli dzielimy ciasto. Ciasto ma taką konsystencję jeszcze lepiącą. Jak jesteś chytrym chujem albo pizdą, to robisz na... Polewasz sobie rękę kujawskim, a jak jesteś cwaniakiem, jak Doda, to możesz sobie oliwę z... oliwę z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia za to dać, żeby zrobić te kulki, tak? Dzielę. Można to dzielić inaczej, ale ja podzielę to tak. Właśnie po to się przydaje, żeby się do łapy nie lepiło. Dobra. No i mamy kulkę zamkniętą od dołu. Tak. Górą do dołu. Przepraszam. Tą gładką powierzchnią zawsze do góry. I tak zawsze trzymamy to. A, nasmarowałem to? Może nie. Dobra, to niech sobie jeszcze chwilę poleży. Nasmaruję, żeby się też z pudełka łatwiej. Nasmarowane. Żeby się z pudełka łatwiej wyjmowało. Można jeszcze na chwilę zostawić w ciepłym, czyli w pokojowej. Ciach. Jest kulka. Niech sobie ta kulka tutaj jeszcze chwilę odpocznie. To jest chyba do tego, tak. I druga kulka. Można to robić inaczej, ale dzisiaj pokazuję numer z olejem. Normalnie mógłbym... O, to woda czy coś? Numer z olejem pokazujemy, bo normalnie można też mąki użyć. Dobra, sierść psa. Wiadomo, że z sierścią psa smakuje lepiej. Więc nam nie przeszkadza. Dobra, jest kulka. Odpocznie i wrzucamy do lodówki. Do pieczenia zostaje nam jakieś 2, 4, 5 godzin. O, pierwszej włączę piekarnik, żeby chodził sobie na drugiej taryfie. No, wiadomo, oszczędzamy. Kulki jeszcze 15 minut w ciepłym, czyli pokojowym. I potem lecą do lodówki na 4, na 5 godzin, nie na 5 godzin, bo w zależności od tego, jaki będzie stan kulek, obecnie one trochę są takie, one powiększą się i w zależności od tego, jaki będzie stan kulek, to mogę 2 godziny jeszcze je przekulkować. 2 godziny przed zostawić w ciepłym i już robię pizzę. Zobaczycie. Po 4,5 godzinach ciasto było, pizzy było w lodówce, prawda? Zrobiło się trochę większe, prawda? No i teraz tak naprawdę, albo nie tak naprawdę, albo na niby semolina, trochę mąki. Semolina to kasza manna, no. Ludzie robią nazwy głupie, ale dobra. Okej. Dobra. Semolina. Pam, pam, pam. Tak. Dobra, wywalamy. Wywalamy ciasto i rob... Jeszcze nie. Dobra.
po 4,5 godziny, a 1,5 godziny do upieczenia, zrobię jeszcze raz kulkę. Dobra. Pom. Odciągam. Tak. Brawo. Pię. Dobra. I teraz robię kulkę. I to będzie ta kulka czekała sobie jeszcze. Ta kulka jest piękna. Będzie sobie czekała w ciepłym. Tak. Potem pójdzie tu. W knajpie trochę prościej to można robić, bo jest duży przerób. No dobra, mamy tutaj pizzę. 1,5 godziny po nowym skulkowaniu, jak widzicie, bardziej jeszcze wyrosła. Piękny zapach takiego sfermentowanego ciasta. Nie będę żałował oleju, bo jestem chciwym chujem. Wy, jeżeli jesteście chciwymi chujami, możecie użyć oleju kujawskiego, a jak jesteście cwaniakami, to oliwy z oliwek. No i dobra. Rozwalam to na kaszkę manną. Proszę bardzo. Tak. No i zaczynamy ostatnią fazę. Dobra, trochę jest za mało kaszki. Teraz ją wywala oczywiście nadmiar. Nie powinno się to przyklejać. A jest dość lejące, czyli była trochę długo w ciepłym. Ok. Dobra. Wystarczy tyle. Wolę przygotować ją teraz na desce, tak zwana semolina, na desce, czyli łopacie do wrzucania. Będzie mi łatwiej z tego zdjąć. Ona nie powinna się tutaj w żadnym momencie przykleić. Nie można za bardzo trząść, ponieważ zrobi się z nią źle. Po prostu się zmniejszy. Trochę sosu. Jak jesteś chytrym chujem, to oliwy. Oleju, przepraszam. Oliwy to jak jesteś cwaniaczkiem. Rozprowadzamy to. Razem po bokach, równo. Będzie lepsza. No i teraz dziwne składniki. Trochę anchoa, czyli sardela peruwiańska. Trochę karczochów, trochę oliwek, trochę orzechów laskowych. Wszystko jakoś to się upiecze. Tutaj też trochę anchoa. Dobra, rozdzielę to. I pomidorki czereśniowe albo takie podłużne, nie wiem co to jest. Można je bardziej rozgnieść, ale ja teraz nie rozgniatam, żeby nie przedziurawić ciasta. Ciasta nie ruszam, bo jak się ruszy ciasto,
to pizka się zmniejszy. No nie chcemy, żeby się zmniejszyła, prawda? Dobra. No to w zasadzie wszystko już wrzuciłem. Teraz wyjmę łapki. I wrzucam do piekarnika. Do piekarnika trzeba to zrobić zdecydowanie... Dobra. Do piekarnika trzeba to zrobić zdecydowanie jednym ruchem. Jest 250 stopni, także nie ma tragedii. Ok, trochę wyciągnę. Ok. Dobra. Ok, niech sobie tak będzie nierówna, nie szkodzi. Teraz trzeba ją podpiec. Bo ponieważ robimy to wanika ze śmietnika, czeka nas jeszcze dodanie osobno mozzarelli, ponieważ mozzarelli nie możemy przypalić na pizzy, a wanika ze śmietnika zawsze się przypali, ponieważ mozzarella bardzo szybko się przypala. No dlatego w piecu do pizzy na 400 stopni Celsjusza, no to można to robić, jak się piecze to w 1,5 minuty. Natomiast nie można tego robić w amika ze śmietnika, bo mozzarella nam się przypali i ona powinna być na ostatnią minutkę wrzucona. Pizza sobie teraz dochodzi. Sprawdzimy. Za chwilę. Ja mam niestety teraz... lampki tutaj, ale dobrze jest, dobrze idzie. Dobrze idzie, zamiast profesjonalnego narzędzia do obrotów, to mam po prostu noże. Ok. Nożami sobie to trochę wyciągnę i obrócę. Dobra, niech się jeszcze przypierdzieli. Dobrze jest. Dobra, pizza zaczyna dochodzić. Teraz jest ostatnia szansa na wrzucenie mozzarelli. Zatem na chwilę trochę podciągnę. Ok. Ok, dobra, odwrócę, bardzo dobrze to wygląda, ekstra, no i teraz trzeba rozłożyć to, dobra, niech się to tak nie jarmoli, nie? Dobra. Niepotrzebnie tam było włączone aż tyle. Ok, ok. Dobra, ok. No, jeszcze sobie. Dobra. Niech tam sobie robi. Patrzymy, czy się kiedy zacznie bąbelkować. Jak pierwsze bąbelki puści mozzarella, no to już wyjmujemy. Dobra. Ok, jak tam to wygląda? Nie, wygląda to dobrze. Dobra, trzeba to. Nie no. Spoko, jeszcze nie puszczę bąbelków.
może puszcza. No jak dla mnie jest ok. Dobra. Wyłączam. Wyciągam. Tak. Baterka nie jest spalona. Wszystko się zgadza. Ładuję na deskę, czyli łopatę i dziękuję. Dobra. W porządku. Dobra. Wygląda nieźle. I będzie tak samo smakować dobrze. Czy jest chrupiąca i jakaś, co to ma być z tą pizzą? Chrupiąca i jednocześnie miękka. Chrupiąca i miękka. No jest, przepraszam. Dobra, proszę. Jest ciastko fajne. Dobra, to będzie dla gościa. No i jest bardzo dobra. Ok. Chrupiąca i miękka, jak to jeszcze tutaj można przekroić, żeby wam pokazać. Tak. Idealna. Proszę bardzo. Super. Dziękuję. No, tak po prostu neapolitańska wygląda. Robiona w domu na 250 stopni. Jeszcze pecorino. Nie będziemy żałować. Ok. Gościowi też nie będę żałował. Ale coś mi siadło na gardło. A jeszcze tu pecorino. No dobra. To już wiecie, o co chodzi w tej pizzy, nie? Mam nadzieję. Dzięki. Miam, miam, miam. Dobra, jeszcze coś dla chciwych kutasów. Bo zamiast bazylii to chciwe kutasy mogą walnąć pietruszkę. Proszę bardzo, pietruszka jest. Same dobro. Nie ma co żałować. Pietruszka musi być. Zamiast bazylii oczywiście, nie? Na dodatek, taki bonus track. Ta-dam. Dzięki.